Hej moi drodzy, z tej strony Shiro, witam was po raz kolejny w Danganronpa. No i kochani, ostatnio skończyliśmy na rozmowie z tamtą piątką, bodajże z Leonem, tym twórcą fanfików i tak dalej, więc teraz mamy chyba kolejną piątkę, faszonistkę z tego co pamiętam, pływaczkę, no i tego typka z gangu motocyklowego. Tej dwójki nie pamiętam, kim była Chichiro i kim była Kyoko. Więc dobra, zacznijmy może od Kyoko. Czy mogę zapytać, jak się nazywasz? Nazywam się Kyoko Kirigiri. Kyoko Kirigiri, ostateczna niewiadoma. Nie jest zbytnio gadatliwa. O. Ale to oznacza, że jej imię nie pojawiło się na żadnym wątku Akademii. Widziałem, że byli uczniowie, którzy są tacy jak ja. Tacy, którzy nie mieli żadnych wyjątkowych talentów. Czy ta dziewczyna może być jedną z nich? Więc co robisz w tej szkole? Co to miało oznaczać? Nic. Chodziło mi tylko o to, że... Wszyscy zaproszeni tu uczniowie są czymś w rodzaju ostatecznych, nie? Więc jaki jest twój ostateczny talent? Dlaczego miałabym ci powiedzieć? O? Więc skoro nie chcesz, to nie musisz mi mówić. Nie mam zamiaru ci tego mówić, więc tego nie zrobię. Nic o niej nie było w internecie, więc myślałem, że tak samo jak ja została wybrana z losowania. Jej twarz była bez emocji, niczym maska. Jeżeli nie chce mi niczego powiedzieć, to nie ma sensu z nią rozmawiać. Dobra, a ty jesteś kim? Witaj, miło mi cię poznać. Jestem Chichiro Fujisaki. Chichiro Fujisaki, ostateczna programistka. Przepraszam, ale kiedy zaczynam się komuś przedstawiać, to robię się cała czerwona i zaczynam się wstydzić. W każdym razie mam nadzieję, że się dogadamy. Ja również. Miło mi cię poznać. A? Może tylko mi się wydaje, ale czy nie spotkaliśmy się wcześniej? Nie wydaje mi się. Pierwszy raz cię widzę. Dlatego też powiedziałem, że miło mi cię poznać. Racja. Wybacz. Nie musisz mnie za to przepraszać. W porządku. Chichiro Fujisaki jest znana ze swoich nowatorskich programów, jakie napisała. Jest ostateczną programistką. Dzięki temu, że zachowuje się jak strachliwy mały króliczek, zdobyła tłumy fanów. Ej, chciałam powiedzieć... Że bardzo przepraszam. No? Za co teraz mnie przepraszasz? Cóż, no bo wydajesz się wkurzony. Musisz się złościć z mojej winy, czyż nie? Nie, wcale się nie złoszczę. Ja po prostu trochę się zamyśliłem. No? Zamyśliłeś? Tak, wcale nie jestem wkurzony czy coś. To dobrze, obawiałem się, że mnie nie lubisz. Cieszę się. Zaczynam rozumieć, czemu ma tak dużo fanów. Dobra, czyli to jest ostateczna programistka, ostateczna niewiadoma. To była ostateczna chyba pływaczka Aoi Ashina. Hejka, jestem Aoi Ashina, dla przyjaciół Kira. Co tam? Aoi Ashina, ostateczna profesjonalna pływaczka. Aoi Ashina. Od podstawówki biła rekordy w każdych zawodach, w których brała udział. Została nawet wybrana, by reprezentować nasz kraj w olimpiadzie. Bez wątpienia jest ostateczną profesjonalną pływaczką. Jej zdolności, wygląd oraz proporcje ciała były często omawiane w internecie. Więc mógłbyś powtórzyć, jak masz na imię i nazwisko? Wybacz, mam krótką pamięć. Makoto Naegi.
O tak, to coś brzmiało jak imię i nazwisko. No bo to jest imię i nazwisko. W porządku, łapie. Teraz tylko wbiję to do swojej głowy. Makoto Naegi, Makoto Naegi. Zdarzała moje imię i nazwisko, jeżdżąc przy tym palcem po dłoni, jakby coś zapisywała. Co robisz? Nie wiesz? Jeżeli chcesz zapamiętać, jak się ktoś nazywa, to musisz zapisać jego imię i nazwisko na dłoni 3 razy. Nigdy nie słyszałem o takim zwyczaju. Hej, przy okazji, a jak się pisze twoje nazwisko? Tak samo, jak się je wymawia. Cóż, nie mam pojęcia, jak to napisać. Później to ogarnę i sobie zapiszę. Ale i tak miło mi cię poznać. Pewnie, mi też. Cóż, jednego nie można jej zaprzeczyć. Jest bardzo towarzyską i pełną energii osobą. Dobra, tą trójkę już mamy z głowy. Teraz będzie Junko Enoshima. Hejka, jestem Junko Enoshima, miło mi cię poznać. Junko Enoshima, ostateczna pasjonistka. Każdy by ją rozpoznał. Ma więcej urody i uroku niż jakakolwiek licealistka w tym kraju. Jest w końcu ostateczną pasjonistką. Widziałem ją na wielu okładkach czasopism, ale... Wyglądasz trochę inaczej w rzeczywistości. A? O, mówisz o moich zdjęciach z okładek. To nieoczywiste. Wszystkie zostały obrobione przed publikacją. Obrobione? Po to szopi te sprawy. Nigdy nie słyszałeś o przeróbce zdjęć? O, więc one nie są prawdziwe. Oj, daj spokój, nie bądź taki zaskoczony. Przez ciebie dostanę leprechy. To normalne, że używa się Photoshopa, by poprawić niedoskonałości. Zdjęcia na okładkach muszą być perfekcyjne. Jeżeli cię to zaskoczyło, to nie chcesz wiedzieć, jak pewne modelki wyglądają bez makijażu. Oni potrafią zrobić tak, że moje oczy i inne części ciała wyglądają na większe, a skóra z wyglądu jest jak porcelana. O. Dzisiaj się dowiedziałem, że przez długi czas żyłem w kłamstwie. Dobra jest. Jestem Mundo Owada. Miło mi cię kurwa poznać. Mundo Owada, ostateczny lider gangu motocyklowego. Mundo Owada, no? Co oznacza, że... To on jest obecnym liderem największego gangu motocyklowego w Japonii. Zdobył szacunek i podziw od każdego gangu w kraju. Jest ostatecznym liderem gangu motocyklowego. Mi również miło cię poznać. Da. Lepiej będę ostrożny. Jedno złe słowo i będę spał z rybkami. Została tylko tamta czwórka. Sakura Ogami, ciebie nie pamiętam. Byakuya Togami też cię nie pamiętam. Yasuhiro Hagakure, ciebie chyba też nie pamiętam. I Celestia. Celestia pamiętam, to jest chyba ta od tych hazardów i tak dalej. Jakaś Sakura, to jest kobieta. Ogami Sakura. Jestem Sakura Ogami. Sakura Ogami, ostateczna mistrzyni sztuk walki. O rany, prawie się jej zapytałem, czy jest facetem. Jakbym to powiedział głośno, to by musieli mnie zbierać z podłogi. Po chwili namysłu coś sobie o niej przypomniałem. Brała udział w turniejach sztuk walki i wygrywała je pomimo tego, że jest dziewczyną. Jest ostateczną mistrzynią sztuk walki. Zawalczyła ponad w 400 pojedynkach i ani jednego nie przegrała. Poza tym, w wątkach niektórzy nazywają ją ogrem. Inni nawet myślą, że jest ostatecznym żyjącym przedstawicielem Neandertalczyków. Uczniowie ze Szczytu Nadziei, którzy to czytają, ostrzegam was. Jeśli wam życie miłe, omijajcie ją za wszelką cenę. Stojąc teraz przed nią, nie sądzę, żeby przesadzili z tym, co pisali. Oj. Hej, ty. No, tak? Zwróciłem na siebie uwagę, nie zdając sobie z tego sprawy. Wtedy zaczęła szturchać i kłuć moje ciało. Co ty... Naruhodo.
Ilość i jakość mięśni są bliskie zwykłemu uczniowi liceum. O, jaka szkoda. Nie pasujesz na partnera do treningów. Dla mnie to bardziej ulga niż szkoda. Byakuya Togami. Togami Byakuya da. Nazywam się Byakuya Togami. Ostateczny dziedzic Byakuya Togami. Hej, a miło mi cię poznać. To najbardziej budżetowe przedstawienie, jakie dane było mi usłyszeć. Ale nic z tym faktem nie mogę zrobić. Nawet wśród ostatecznych uczniów on jest wyjątkowy. Byakuya Togami jest dziedzicem wielkiego konglomeratu finansowego swojej rodziny. Zaczął zarządzać biznesem, a jego własny majątek jest, no cóż, ogromny. Jego tytuł Ostateczny Dziedzic jest całkowicie trafny. Jest definicją wybitności. To wszystko, czego się o nim dowiedziałem z wątków w internecie. Oj. Kończyliśmy się już przedstawiać, prawda? Jak długo masz zamiar tu stać? Odejdź, mam dość patrzenia na ciebie. Jego aura mi mówi, ty i ja nigdy nie będziemy na tym samym poziomie. Niczym jak u szefa. Yasuhiro Hagakure. Jestem Yasuhiro Hagakure. Hiro, jak chcesz krócej. Będzie w porządeczku, nie? Ja się niczym nie przejmuję. Yasuhiro Hagakure, ostateczny wróżbita. Yasuhiro Hagakure, znany w środowisku wróżbiarskim jako Supernova, wyznaczył nowy trend jako ostateczny wróżbita. Szczerze, nie rozumiem tego całego wróżbiarstwa. To wszystko trochę mi przerastało. Zastanawiam się, czy to całe wróżbiarstwo ma w sobie choć ziarno prawdy. O, okej, poddaję się. Co się stało? Widziałem go. Spojrzałem się na niego, naprawdę, ja go serio widziałem. Co widziałeś? Anioła stróża jeżdżącego na motorze, który usiłuje zrzucić wielką stopę z dachu pociągu. I ten anioł stróż jest twoim aniołem stróżem. Ach, żartowałem. Ale hej, powinniśmy kiedyś strzelić po browarku i razem poszukać, kto ananasowy pod wodą ma dom. Co? Ale my nawet nie możemy pić, jesteśmy jeszcze w liceum. O, właściwie tam 21 lat. Parę razy kiblowałem i no, długa historia. Parę razy? Ta, to na pewno jest długa historia. I Celestia. Nie sądzę, żebyśmy zostali sobie przedstawieni. Jestem Celestia Landerberg. Celestia Landerberg, ostateczna hazardzistka. Celestia Luden... co? Ludenberg, to moje nazwisko, rzecz jasna. Jeżeli nie masz nic przeciwko, preferowałabym, żebyś zwracał się do mnie Celestia. O, ty jesteś z Japonii, tak? Ależ oczywiście. Dlaczego pytasz? Jeśli nie masz nic przeciwko, to czy możesz mi powiedzieć, jak nazywasz się naprawdę? Nie mam pojęcia, o czym mówisz. Nazywam się Celestia Landerberg. Ale jak już wspomniałam, preferowałabym, gdybyś mówił na mnie Celestia. Jest uprzejma, ale jednocześnie zaciekła. Nie sądzę, żeby chciała powiedzieć mi coś więcej o sobie. Przypuszczam, że to wszystkie plotki o niej były prawdziwe. Celestia Landerberg jest ostateczną hazardzistką, która nigdy nie przegrała żadnego zakładu. Poza jej miłością do gotyckich ubrań, wszystko w niej jest otoczone wielonem kłamstw. Mówią, że wygrała podziemny turniej hazardowy, zdobywając tytuł Królowej Kłamstw. Całkowicie wysprzątała wszystkich graczy, zabierając im wszystkie oszczędności życiowe, śmiejąc się im prosto w twarz. Liczę, że poznamy się lepiej. I ten jej zwodniczy uśmiech. Lepiej będę ostrożny przy niej. I właśnie w taki sposób zapoznałem się ze wszystkimi. Pomimo, że wszyscy są ostatecznymi, to każdy z nich jest na swój sposób... unikatowy? Pora wrócić do naszych interesów. To nie jest dobry moment na stanie jak słup soli i zaprzyjaźnianie się jak banda tępych pawianów. O,
Racja. Ktoś z was wspomniał o jakimś większym problemie. O co z tym chodziło? A więc... Mówiłeś wcześniej, że byłeś świadkiem wielu zdarzeń, po czym zasnąłeś, dobrze pamiętam? Cóż, nie jesteś sam. Co? Na poważnie? Zaraz po tym, jak każdy z nas wrócił do głównego holu, straciliśmy przytomność. A kiedy się ocknęliśmy, byliśmy gdzieś w szkole. Tak samo jak u ciebie, ziomuś, co nie? To wszystko jest takie... dziwne. Jakim cudem każdy z nas stracił przytomność w ten sam sposób? Dokładnie! To wszystko jest takie posrane! Ale to nie jedyna rzecz. Widzieliście te wszystkie okna na korytarzach i w klasach? Zamiast normalnych okien są jakieś metalowe płyty. O co z tym chodzi? I na dodatek wszystkie moje rzeczy zniknęły. Nawet mój telefon. Masz rację. Nigdzie nie widzę mojego PDA. I nawet tutaj, w głównym holu. Frontowe wyjście jest zablokowane przez gigantyczny metalowy włas. Nie było niczego takiego, kiedy tu wchodziłem. Co jest grane? Co tu się dzieje? A, może zostaliśmy wmieszani w jakieś, no wiecie, zbrodnie czy coś? Coś jak... porwanie? Myślisz, że ktoś nas wszystkich zgarnął i wywiózł gdzieś poza szkołę? Mama! Dajcie spokój, ludziska. Nie myślcie o tym w taki sposób. Głowa do góry. Założę się, że to wszystko jest częścią przedstawienia, jakie szkoła nam uszykowała na początek roku. Dobry. Jestem tego pewny, więc wyluzujcie wszyscy. Sukko. O, więc to wszystko jest niespodzianką przygotowaną dla nas. Dasuria! O, jeżeli tak ma to wyglądać, to pójdę się zdrzemnąć. Zeszłej nocy kusiłem do późna, więc przydałoby mi się wolność w kimono. Mogłem poczuć, jak napięcie wszystkich wyparowało. Ale wtedy to się zaczęło. Test! Raz, dwa, trzy! To jest test szkolnego systemu nadawania! Czy jest włączony? Czy wszyscy mnie słyszą? Okej, więc w takim razie... Ten głos wydawał się zupełnie nie na miejscu. Brzmiał na radosny i beztroski. Nie miałem pojęcia dlaczego, ale czułem przez niego głęboki i niepokojący lęk. Czułem się, jakbym usłyszał kogoś śmiejącego się na miejscu wypadku. Do wszystkich nowych uczniów! Chciałbym rozpocząć ceremonię rozpoczęcia roku szkolnego. W tej chwili! Proszę jak najszybciej udać się do sali gimnastycznej. To wszystko. Będę tam na was czekał. Co do diabła to było? Diana. Więc mogliby mi państwo wybaczyć. Co to? Hej, czy ty po prostu chcesz tam pójść? Możesz sto. O, teraz rozumiem. Cała to szopka była tylko po to, żebyśmy się podjarali na rozpoczęcie roku. Stary, dzięki Bogu, to był jakiś żart. Obsrałbym zbroję, jakby te historyjki o porwaniu były prawdziwe. Dobra, będę leciał. Ciekawe, czym teraz nas zaskoczą. Kuźwa, a ja tak bardzo chciałem się zdrzemnąć. Dlaczego nie mogą z tym jeszcze poczekać z 5 minut? Poczekajcie na mnie, chcę iść z wami. Wszystko zrozumiałe i klarowne. Widzimy się na miejscu. Pewnie nikogo to nie obchodzi, ale też pójdę. Wszyscy skierowali się w stronę sali gimnastycznej, tylko ja stałem w miejscu. Czułem się tak samo jak przedtem przy bramie. Nie mogłem wyrzucić tego uczucia z mojej głowy. I wygląda na to, że nie byłem jedyny.
To nie zapowiada się za dobrze. Tak, to ogłoszenie było bardzo dziwne. Może i było dziwne, ale ciągłe stanie w tym holu nie gwarantuje wam bezpieczeństwa. Poza tym, czy nie jesteście choć trochę ciekawi, co tu się właściwie dzieje? Jeżeli nie zrobimy kroku do przodu, niczego się nie dowiemy. Jedyną opcją jest przejść naprzód. Ona ma chyba rację. Mimo to, nadal jestem trochę, nawet bardzo, zestresowany. Nie mamy jednak innego wyboru. Musimy tam iść. Ten ktoś mówił, żebyśmy udali się do sali gimnastycznej, prawda? Oczywiście, że chcę zapisać. Na slocie numer 2. Dobra, czy z wami możemy gadać? Czy tylko ja odnoszę takie wrażenie, że w tym miejscu dzieje się coś naprawdę dziwnego? Co jest zgrane? Czy to jest nieśmieszny żart? Kurwa. To oni do cholery chcą się bawić. O co chodziło z tym durnym ogłoszeniem? To było totalnie niepokojące. Wiem, że odczuwacie niepokój, ale wszystko, co możemy teraz zrobić, to sprawdzić, o co w tym wszystkim chodzi. Prawda. Jeśli nie zrobimy kroku do przodu, czego się nie dowiemy. Jedyną opcją jest przejść naprzód. Wszystko w porządku? Wszyscy są cali? Chyba tak. Ja mogę użyć tabu? Mogę użyć tabu. Dobra, co to jest? Ta kamera ma przyczepione coś, co wygląda jak działko. Ale nie jest prawdziwe, nie? Dobra, idźmy na salę gimnastyczną. Tędy nie. Co tu jest? A, lepiej będzie, jeśli pójdę w stronę sali gimnastycznej. Muszę się dowiedzieć, co tu się dzieje. Sala gimnastyczna jest w tą stronę. Boże, nie miałem pojęcia, że Akademia Szczytu Nadziei będzie takim wrzodem na dupie. To miejsce niczym się nie różni od poprawczaka. Cholera, to miejsce jest nawet gorsze. I dlaczego jest tu tak pusto? Przechodząc przez korytarz nie widziałem ani jednej osoby. Czy to oznacza, że serio zostaliśmy porwani? Oni chcą tylko nas nastraszyć. Potem zdejmą te metalowe płyty i jestem tego pewny. Bądź co bądź, teraz możemy jedynie czekać na najlepsze i przygotować się na najgorsze. Kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Zaraz, nie wytrzymam. Nie, żebym się bał czy coś, po prostu chcę mieć to już za sobą. Hej, gdzie jest ten, który kazał nam tu przyjść? Mondo, zatrzymaj się, nie biegaj. Również pójdę. Ej, chłopaki, czekaj tam, nie zostawiajcie mnie samego. Okej, okay. Pora na więcej samouczka. Ciśnij tab, aby dokonać obserwacji w pokoju, w którym się znajdujesz. Obserwacja pokazuje, z jakimi ludźmi i obiektami możesz wchodzić w interakcję. Przepraszam, że wcześniej tego nie powiedziałem. Pokolus Blues. O, tu coś jeszcze jest chyba. Gablotka. Wewnątrz znajdują się różne trofea i dyplomy. Oczywiście wszyscy, którzy tu uczęszczali, są ostatecznymi. Więc to pewnie tylko niewielka część ich wszystkich nagród. Całkowita cisza. Z jakiegoś powodu tylko ona była zdolna zachować spokój. Albo tylko mi się wydawało. Gdzie są inni uczniowie? Dlaczego tylko my tu jesteśmy? Zaczynam mieć odnośnie tego wszystkiego złe przeczucia. Idziemy. Pomimo, że wypełniał mnie niepokój, zrobiłem to, co kazał mi głos z komunikatu i udałem się do sali. Wtedy też zobaczyłem, co na nas czekało. O, to naprawdę wygląda jak ceremonia rozpoczęcia roku.
No nie mówiłem, to jest totalnie normalna ceremonia. Hiro miał rację. Ale w pewnym sensie, to tylko podkreślało, jak bardzo nie jesteśmy normalni. Cześć, siemanko, witajcie. Czy wszyscy są? Wyśmienicie, więc jedziemy z tym koksem. Pluszowy miś? Nie jestem pluszowym misiem. Ja jestem Monokuma. Jestem dyrektorem tej szkoły. Nigdy w życiu nie widziałem czegoś tak dziwnego. Tuż przed moimi oczami to co widziałem było nie do opisania. Miło mi was poznać, ludziska. Taki radosny głos i beztroskie zachowanie kompletnie nie pasowało do danej sytuacji. I cały ten niepokój, który miałem w sobie, zmienił się w czysty strach. To co? Ten pluszowy miś gada? Uspokójcie się, jestem pewny, że ma w sobie głośnik. Już wam mówiłem, nie jestem pluszowym misiem. Jestem Monokuma, jestem waszym dyrektorem. Co? To się rusza? Poważnie, gościu, ogarnij się. To tylko sterowana zabawka, czy tam inne gówno. Jak śmiesz porównywać mnie do śmiesznej zabawki do dzieci? Głęboko mnie zraniłeś, nawet głębiej niż rów mariański. Mój system zdalnego sterowania jest tak skomplikowany, że nawet ciągi z NASA nie potrafią go odtworzyć, a co dopiero zrozumieć. Ale nie każcie mi mówić rzeczy, które mogłyby zrujnować marzenie NASA. To było dla nich nie do zmisiowania. Zmisienia, przepraszam. No? Nie do zmisienia? Naprawdę? Jesteś taki mało zabawny. Dalej, ruszajcie się. Raz misiowie śmierć. Czy możesz w końcu przestać z tymi głupimi żartami o misiach? Dobra, dobra, cisza już. A, okej, no. Chyba zapomniał żartu. Cisza ma być. Baczność i dzień dobry. Dzień dobry. Nie musiałeś mu odpowiadać. Zacznijmy więc od najbardziej wybitnej i niezapomnianej ceremonii rozpoczęcia roku szkolnego. Po pierwsze, pogadajmy o tym, jak będzie wyglądało wasze szkolne życie. Wy, nieliczni uczniowie, pełni potencjału, reprezentujecie nadzieję tego świata. Aby ochronić tę jakże piękną nadzieję, będziecie żyć we wspólnocie, tylko i wyłącznie wewnątrz ram tej szkoły. Wszyscy będą żyć razem w harmonii, trzymając się zasad oraz regulaminu szkoły. O? A jeśli chodzi o pytanie, kiedy wasze wspólne życie się skończy? To nigdy się nie skończy! Innymi słowy, będziecie tu siedzieć aż do końca waszych dni. Takie życie zostało wam przypisane. Co on właśnie powiedział? Aż do końca naszych dni? O, ale nie ma się czego obawiać. Mamy tak duży budżet, że nie zapragnie wam niczego niezbędnego do życia. To najmniejsze z naszych zmartwień w tej chwili. A co do cholery? Chcesz mi powiedzieć, że będę siedziała w szkole, aż nie kopnę w kalendarz? Żartujesz sobie, prawda? Ja wcale nie żartuję. Nie jestem kłamczuchem, możecie mieć 100% pewność. A, tak, dla waszej świadomości. Jesteście kompletnie odcięci od świata zewnętrznego. Więc nie musicie się martwić tym całym brudnym i śmierdzącym światem, który jest ze ścianami. Odcięci? Więc te wszystkie metalowe płyty... są po to, aby nas utrzymały? A, żebyś wiedział, że tak.
Nieważne jak głośno będziecie krzyczeć czy mawiać o pomoc, nikt tu nie przybędzie. Więc mając to wszystko na uwadze, możecie sobie darować myślenie o ucieczce. Oj, oj. Co do cholery. Daj już spokój, ziomuś. Nie obchodzi mnie to, kto za tym wszystkim stoi. To jest naprawdę słaby żart. Właśnie! Przystopuj, kurwa! To nie jest zabawne. Naprawdę uważacie, że to wszystko jakieś kłamstwo albo żart? Jesteście wielką bandą sceptyków. Ale przypuszczam, że taka wasza natura. Wszyscy dorastaliście w czasach, gdzie uczy się wątpić w sąsiadów. Cóż, będziecie mieli mnóstwo czasu na przemyślenia, czy to co mówiłem jest prawdą, czy też nie. I kiedy ten czas nadejdzie, zobaczycie na własne oczy, że to co mówiłem było jednak najprawdziwszą prawdą. No żywotni pobyt w tym miejscu byłby całkiem problematyczny. Uja, uja. O, dajcie spokój, to z wami jest listka. Sami chcieliście uczęszczać do Akademii Szczytu Nadziei, nie? A teraz zanim szkoła jeszcze się dobrze nie rozpoczęła, już chcecie ją opuścić? Ano nie. O, ale wiecie. Zapomniałem wspomnieć o czymś jeszcze. Jest jeden sposób na wyjście ze szkoły. Naprawdę? Dziczuła! Jako dyrektor stworzyłem specjalną klauzulę dla tych, którzy chcieliby stąd odejść. Nazwałem ją klauzulą ukończenia szkoły, w skrócie KUS. Dziła. Pozwólcie, że opowiem wam o tej małej i śmiesznej zasadzie. Ale moi drodzy, to by było na tyle w tym odcinku. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. A resztę zobaczymy już w odcinku numer 3. Trzymajcie się. Hey, hey.